Już wkrótce zmieni się nazwisko na tabliczce przed wejściem do gabinetu dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zakończył się wybór nowego szefa tej największej w Ostródzie sportowej instytucji. Nowym dyrektorem od SIR-u będzie Tadeusz Czyczel. Dokumenty na stanowisko dyrektora od SIR-u złożyło dwóch kandydatów: Maria Cichowska-Bożenc oraz wspomniany Tadeusz Czyczel. Ten ostatni od samego początku konkursu miał największe szanse, aby objąć to stanowisko. Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji zarządza m.in. stadionem przy ulicy 3 Maja, stadionem lekkoatletycznym przy Wyszyńskiego, Orlikami, halami przy ulicy Kościuszki i Piłsudskiego, plażami miejskimi. Jest też organizatorem miejskich imprez sportowych. W nocy zazwyczaj się śpi, jednak jest taka noc w roku, która zachęca raczej do wycieczek i zwiedzania niż do łóżka. Chodzi oczywiście o Noc Muzeów, akcja odbywająca się od kilku lat na całym świecie, która ma na celu zachęcić ludzi do zapoznania się z atrakcjami wszelkiego rodzaju instytucji kultury. W Ostródzie Noc Muzeów odbyła się po raz szósty. Swoje podwoje otworzył wieczorem m.in. Zamek. Tegoroczna edycja ostródzkiej imprezy stała pod znakiem epoki napoleońskiej. Różnego typu formacji wojskowych, rekonstruktorów historycznych. Oprócz tego są kolekcjonerzy, którzy prezentują swoje kolekcje. Będzie również spotkanie promocyjne książek na temat, które są związane z naszym regionem. Będzie spacer z przewodnikami, spacer śladami Napoleona, bo w tym roku postanowiliśmy, że ta Noc Muzeów odbędzie się również pod jednym z takich przewodnich motywów jest okres napoleoński, w związku z tym, że w tym roku obchodzimy 250. rocznicę urodzin cesarza Napoleona. Jak zwykle Ostródzka Noc Muzeów cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wszyscy, którzy przyszli wieczorem do zamku, mogli przenieść się w czasy cesarza Napoleona, z czego najbardziej się cieszyły oczywiście dzieci. Wszystkie atrakcje były za darmo. Kolejna Noc Muzeów niestety dopiero za rok. Jak przygotować się na narodziny dziecka? W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie od 21 do 22 maja odbędą się spotkania dla przyszłych rodziców, podczas których specjaliści poruszą najważniejsze zagadnienia związane z porodem. We wtorek położne z oddziału ginekologiczno-położniczego przybliżą uczestnikom takie kwestie jak plan porodu oraz znaczenie położnej rodzinnej w edukacji przedporodowej. Panie dowiedzą się również, jaki wpływ na rozwój więzi ma pierwszy kontakt matki z dzieckiem, a także jak rozpocząć karmienie naturalne. W środę od 10 do 13 przewidziano warsztaty, podczas których przyszłe mamy poznają techniki łagodzenia bólu porodowego. Druga część spotkania zostanie poświęcona znaczeniu porodu fizjologicznego dla matki i dziecka. Spotkania są realizowane w ramach 21 Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Program wydarzenia znajduje się na stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Deszcz, błoto, kałuże. Tak było na trasie tegorocznego wyścigu cross-country o Puchar Burmistrza Ostródy. Zawody rozegrane zostały na dawnym wojskowym autodromie. Do rywalizacji stanęło ponad 120 zawodników i zawodniczek w kilku kategoriach. Jeżdżono zarówno na jednośladach, jak i quadach. Ścigali się młodzi kierowcy i weterani. Zawodnicy rywalizowali nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim z bardzo trudnymi warunkami. Jakby nie pogoda, to byłoby super, ale tak to był totalny hardcore jak dla mnie. Może dla osób, które jeżdżą bardzo długo w lesie, to nie, ale jak dla mnie to było za dużo. No, na trasie było bardzo ciężko, bo było dużo gliny i przede wszystkim wody. Gdzie jak do połowy buta mieliśmy normalnie glinę, to jak się stanęło, to wyjść z tego już było bardzo ciężko. No i podjazdy już, koła się całe oblepiły, już w ogóle nic nie trzymało, także bardzo ciężko. Zwycięstwa w poszczególnych kategoriach oczywiście się liczyły, ale każdy z zawodników podkreślał, że najważniejsza była dobra zabawa. Tak właśnie było na ostródzkim autodromie. Umorosani zawodnicy w błocie, motocykle niemal całkowicie pokryte gliną, ale uśmiechy na twarzach nie znikały. Do zobaczenia za rok. Zamień odpadki na kwiatki. Przed nami Elbląskie Dni Recyklingu. Tradycyjnie, jak co roku, Elbląski Plac Jagiellończyka na jeden dzień zamieni się w Plac Ekokrainy, w której Elblążanie będą mogli połączyć przyjemne z pożytecznym.
Namawiamy mieszkańców, aby przynosili niepotrzebne rzeczy przeznaczone już do wyrzucenia, ale te rzeczy muszą być posegregowane. Wtedy za odpowiednią ilość, załóżmy, opakowań szklanych, plastikowych, zużytego sprzętu, będziemy dawać punkty, które będzie się wymieniało na drzewka, krzewy, na upominki, gadżety. Za odpowiednią ilość zużytych baterii, makulatury, puszek, opakowań szklanych lub tworzyw sztucznych czy sprzętu elektrycznego i elektronicznego każdy będzie otrzymywał punkty, które następnie będzie mógł wymienić na rośliny. Robimy to głównie po to, żeby pokazać, jak ważną rzeczą w naszym codziennym życiu jest segregacja, jaki mamy wpływ na środowisko, co możemy dzięki temu osiągnąć, jak będzie zmieniało się dzięki temu nasze otoczenie. Podczas imprezy odbędą się także atrakcje dla najmłodszych. W tych aktorach drzemie wielki talent. Już po raz 9 Lidzbark Warmiński zostanie gospodarzem ogólnopolskiego przeglądu teatralnego osób niepełnosprawnych intelektualnie Mały Teatr Wielkich Aktorów. Wydarzenie rozpocznie się w środę 22 maja. Już od godziny 9.30 na deskach Lidzbarskiego Domu Kultury swoje spektakle zaprezentują grupy teatralne z całej Polski. Moc wrażeń zapowiada się również 23 maja. Na sali widowiskowej o godzinie 10 zespół Witawena pod batutą Pawła Rolika zagra wyjątkowy koncert. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta powiatu lidzbarskiego Jan Harchaj. Przegląd jest wynikiem ogromnego zaangażowania nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim oraz członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk. Zapraszam wszystkich chętnych, miłośników teatru i nie tylko, na 9 ogólnopolski przegląd teatralny osób niepełnosprawnych intelektualnie Mały Teatr Wielkich Aktorów. Miłośnicy teatru, łączmy się!